Michał Raczkowski, prezes Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek, które jest oddolną organizacją społeczną, podziela w pełni obawy mieszkańców Sulejówka oraz władz miasta Sulejówek dotyczące efektów przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy w wariancie zielonym. Dodatkowo jest dla nas jako stowarzyszenia niezrozumiałe to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad forsuje wariant zielony właściwie no, bez zgody mieszkańców i bez zgody władz miasta, dlatego że wielu mieszkańców zgłosiło swój sprzeciw wobec tej inwestycji. Władze miasta również nie są za wariantem zielonym, natomiast jeżeli chcą budować obwodnicę w Sulejówku, no to trzeba zapytać właśnie o zgodę mieszkańców Sulejówka oraz władze miasta Sulejówek, a nie tak dopychać, że tak powiem, kolanem tą inwestycję. Dziękuję. Brawo! Brawo!